A, witam was w szybkiej prezentacji gry pod tytułem AudioSurf 2. Jest to oczywiście kontynuacja znanej skądinąd gry pod tytułem AudioSurf, która w dużym skrócie polega na tym, że się śmiga do muzyki, nie? Ja oczywiście bardzo lubię gry muzyczne, ponieważ po pierwsze zajmowałem się muzyką intensywnie wieki temu, a po drugie no, jest to interesujący i mało zbadany koncept tak naprawdę. Większość gier muzycznych polega na tym, że wciska się klawisze w odpowiedniej chwili po prostu, żeby udawać, że odgrywa się muzyka, a tymczasem AudioSurf troszkę inaczej do tego podchodzi. Tym razem bez kamery wyjątkowo, ponieważ raz, że jestem nieogolony, a dwa, że żeby używać kamery, to muszę sobie świecić w twarz, prawda, lampką i no, biorąc pod uwagę, jak wizualnie intensywna jest ta gra, co zaraz zobaczycie, no nie jest to najlepszy pomysł. No ale nic, dobrałem sobie tutaj troszkę utworów, za które mam nadzieję YouTube mnie nie strzeli po pysku. Także nie zdziwcie się, że nie znacie nic z tego, bo no, to będą dość rzadkie, prawda, wybory. Może poza kilkoma rzeczami z gier. No ale nic, zaczniemy od Warsaw Chippiego, pozdrawiam serdecznie, jest całkiem spora szansa, że to ogląda, bo oczywiście podrzucę mu linka w dużym skrócie. No i tak, mamy też różne tryby gry oczywiście, stare dobre ninja, które pokazywałem wcześniej jak śmigałem, Puzzle League tak zwane, czyli dobieranie kolorów w grupy i no zbieranie tych grup i no najróżniejsze mody z... prawda, zbadane. Ja oczywiście pozwolę sobie ograniczyć się tylko do trybu mono, dobra? Bo po pierwsze bardziej chcę rzeczywiście porozmawiać o muzyce, a po drugie bardziej chcę pokazać też wam tutaj wizualnie wszystko. No ale nic, zaczynamy w takim razie. Czytujemy utwór Chippiego pod tytułem Warsaw, który wyszedł na jego epkę z udziałem wokalu Nori i do którego ja robiłem bardzo, bardzo wojowy remix, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. I ogólnie tak, tryb ninja pozostał taki sam, tryb mono pozostał taki sam, czyli zbieramy klocki, ale tutaj dochodzą czasami takie szare klocki, które po prostu usuwają pojedynczy klocek z aktualnej trasy, na której się znajduję, jeśli oczywiście na niego wjadę. Co jest moim najszczerszym zadaniem, aby tego nie zrobić. Teoretycznie powinienem dobierać te bloki w grupy, ale no, nie jest to łatwe tak naprawdę. Druga sprawa, że musiałem czekać z wieczorem na prezentację tej gry, bo jestem trochę ślepawy, szczerze powiedziawszy. No w zasadzie to już... Po tym całym czasie to już jestem bardziej niż ślepawy. Jestem najzwyczajniej w świecie ślepny już powoli. A pod wieczór widzę lepiej z jakiegoś powodu, więc musiałem sobie tak zadbać o to. No, także widzicie tego rodzaju gra. Reaguje ona na intensywność muzyki, na jej, z braku lepszego określenia, rytmiczność i na linie melodyczne, co zobaczycie w kilku innych utworach. Na chwilę obecną cieszymy się synth-popowo-house'owymi rytmami Chippiego, którego albumy możecie pobrać za darmo z jego Bandcampa. Tutaj, prawda, klepnę wam linka albo na środku ekranu, jak będę pamiętał, albo na dole w opisie, jak nie będę pamiętał. No, w sumie w opisie też mu dam. A co? Niech ma. Także... Chippy w ostatnim czasie zrobił soundtrack do filmu dokumentalnego skądinąd znanego w środowisku polskich graczy pod tytułem Thank You For Playing. To będzie film dokumentalny o starych pismach growych w dużym skrócie i w momencie, kiedy to nagrywam, jego premiera będzie za jakieś 2 tygodnie i no dzięki grzeczności Pawła Kuryło, którego serdecznie pozdrawiam, będę miał okazję wybrać się na tą premierę. Więc jeśli ktoś was chce zobaczyć strasznie spoconego grubasa, który sapie przy każdym ruchu, no to zapraszam. W dużym skrócie. No ale no. Co tam jeszcze ciekawego? Z Chippiem ogólnie znajomość jest specyficzna, ponieważ ja kiedyś się zajmowałem muzyką, nie? Amatorsko. Zanim niestety weny mi zabrakło, depresja na mnie siadła i ogólnie mi się wszystkiego odechciało. I generalnie jak Chippy zaczynał, to no ja już teoretycznie parę tych kawałków puściłem na
portalu muzyki modus.pl, na którym się, prawda, zajmowaliśmy amatorskim tworzeniem muzyki z użyciem tak zwanych trackerów. O tym będzie troszkę więcej, jak inne kawałki z tym związane będą. I generalnie Chippy tam zaczynał, myśmy zjebywali go od góry do dołu, jako młodszego w dużym skrócie. Nie, no, wiecie, to jest proces, przez który każdy młody artysta musi przejść. Krytyka ze strony po prostu bardziej doświadczonych, a demoscena akurat ma to do siebie, że no nie bardzo się ogranicza ze słowami i krytyką. Także myśmy go zjebywali od góry do dołu, ale na chwilę obecną, jak słyszycie, Chippy robi bardzo, bardzo kompetentną muzykę i szczerze powiedziawszy, autentycznie zazdroszczę mu talentu, ponieważ Chippy odnalazł swoją niszę muzyczną. Ja zawsze wychodziłem z założenia, że dobry muzyk potrafi tworzyć w każdym gatunku, ale żeby tak było, no to trzeba mieć, kurna, zajebistej ilości talentu, więc większość normalnych muzyków kończy po prostu w jednej określonej niszy muzycznej, którą dobrze obsługuje, nie wiem, powiedzmy drum and bass, powiedzmy house, techno, chiptunki i inne tego typu rzeczy. No, a Chippy znalazł swoją niszę w takim bardziej nowoczesnym synthpopie i takich house'owatych klimatach. Ostatnio eksperymentuje trochę więcej, no ale no to pobadacie jego rzeczy. No, śmignąłem tak se. Zmieniamy utwór, co ja tutaj mam jeszcze pod ręką. No, na przykład weźmy sobie no niech będzie Heavy Metal Fire. Co to jest Heavy Metal Fire? Jest to utwór z soundtracku do pewnej starszej gry na silniku Quake'a trójki pod tytułem Heavy Metal 2000. Heavy Metal Fact 2, przepraszam. Heavy Metal 2000 to był film. Ogólnie tak, Heavy Metal Fact 2 to jest gra na podstawie kontynuacji filmu z 87 bodajże, jeśli dobrze pamiętam. Taki rodzaj amatorskiej animacji dla dorosłych z, prawda, motywami typowymi dla tamtego science fiction z braku lepszego określenia. South Park się zbijał z tego filmu w jednym odcinku. I ogólnie tak, wyszła kontynuacja, która zajmowała się panią... Boże, zapomniałem się, nie wiem. W każdym razie taką bardzo seksowną panią, która napierdalała srogo wrogów i tak dalej. To było oczywiście stuprocentowo tandetne science fiction, takie wręcz fantazy z motywami science fiction. I no, wyróżniło się tylko tym, że jako pierwsza chyba animacja miała koncept seksbotów, że tak powiem. Ale ogólnie tak, wyszła gra na podstawie tej drugiej części pod tytułem właśnie Heavy Metal Fact 2, która... powiedzmy, podkręcała, powiedzmy, może inaczej. Wyobraźcie sobie Tomb Raidera, podkręćcie w górę sprośność, podkręćcie w górę akcję, ograniczcie zagadki i mniej więcej macie Heavy Metal Fact 2. No była stara gra oczywiście, znaczy stara z dzisiejszego, z dzisiejszej perspektywy, bo dla mnie stare gry to są, prawda, wiadomo, 92, 93, ale jestem stary człowiek, więc tak to bywa. I ogólnie nie zestarzała się z gracją, ale mam do niej ten dziki, dziwny sentyment młodzieżowy, że tak powiem. No bo wiadomo, jak człowiek miał te 12-13 lat, to każdy widok cycków robił na nim wrażenie. Więc zapamiętuje się takie rzeczy. W dużym skrócie. Gry nie polecam, ale ten kawałek mi bardzo wpadł w ucho. Ponieważ zawsze... Zawsze chciałem zobaczyć kawałek, dobry kawałek, który bezboleśnie łączył instrumenty elektroniczne z ciężkimi gitarami. Bo to naprawdę, naprawdę uważam, że to połączenie mogłoby się udać. Tylko mało kto próbował. Póki co znam tylko, wiem tylko o Infected Mushroom z zespołów takich bardziej popularnych, które eksperymentowały w tym kierunku. Jest też gatunek, który Iszkur bardzo zabawnie nazywa Batrock Goa, ale... No cóż, nie wychodziło tego zbyt wiele, a ja ciągle wypatruję swymi pięknymi oczyma, czy przypadkiem ktoś nie siądzie do tego. To był właśnie temat z Heavy Metal Fact 2. Autora niestety nie pamiętam i nie mam go zapisanego, za co bardzo was przepraszam. No to co by tutaj wziąć?
na przykład weźmiemy sobie coś z YouTube'a na przykład. Madeon Pop Culture. Jest to kawałek, który był odgrywany na żywca przez artystę YouTube'owego Madeon na, z braku lepszego określenia, instrumencie launchpad spiętym z programem Ableton i na żywo wykorzystywał właśnie kawałki popularnych ówcześnie popkulturowych, prawda, utworów i tworzy właśnie tego rodzaju srogi mix. To się bardzo fajnie ogląda na żywca i też podrzucę wam tutaj linka, może w rogu, może w opisie, jak będę pamiętał. Bardzo fajnie się ogląda wykonanie tego utworu, ponieważ w miarę łatwo idzie się zorientować, gdzie co jest, gdzie co leży i no taki wgląd dla laików w to, jak mniej więcej muzycy w dzisiejszych czasach operują swoimi urządzeniami. I oczywiście im więcej z was, im więcej poznajecie brzmień, im więcej poznajecie źródłowych, prawda, sampli, tym lepiej dla was. Oczywiście oczywiście są one częściowo zmodyfikowane, także nie ma tak, że są bezpośrednio wyrżnięte z kawałków. Ale jest tu między innymi z takich rzeczy, które pamiętam, Daft Punk jest tu, Boże, na pewno Linkin Park tutaj był, ale akurat Linkin Parka nie słucham. Nie jestem aż tak emo jeszcze. It's the... O, Gorillaz jest, tak? I Wanty Kulti Magic Key. Chórki, które będą w późniejszej części kawałka. O, tutaj Daft Punk Around the World. I generalnie lubię ten kawałek, bo to taki... jak to się mówi? Kawałek, który jest czymś więcej niż sumą jego części. Ja lubię używać tego porównania od czasu. O, Madonna, proszę bardzo. Jest czymś więcej niż tylko suma jego części i no jest po prostu wykonany solidnie. A jak na live act, to jest naprawdę, naprawdę kawał dobrej roboty, także polecam, prawda? Zapoznanie się z twórczością pana Madonna. O, właśnie te chórki są z Wanty Kulti. I ogólnie mam nadzieję, że nie dostanę popysku od YouTube'a za część z tych sampli. Ale czas pokaże. I ten lead był odgrywany na launchpadzie właśnie na żywca. I to bardzo fajne jest do obejrzenia. Także polecam wam zajrzeć do tego linka, którego albo zostawię na dole, albo wrzucę go na ekran, zobaczymy. Także... Dobre bity, nie? Po prostu. Choć ściśle rzecz biorąc, jak teraz myślę, to nie pomyślałem za dobrze nad konceptem tego filmiku, bo w dużym skrócie gadam nad muzyką, zamiast pozwolić wam słuchać, ale... Cóż, z drugiej strony to miała być prezentacja bardziej Ode Surfa niż utworów per se, ale wyszło jak wyszło. Ten schemat wizualny mi się całkiem podoba, bo koncept drogi tutaj jest przedstawiony oczywiście i odpowiada mi to wizualnie, ale niestety jak gorzej widzę, no to zlewa mi się to wszystko i ciężko zobaczyć niewłaściwe bloki, więc nie jestem aż tak przekonany względem niego, co by tutaj jeszcze. No weźmy sobie Hydrus, niech będzie Hydrus. Hydrus w wykonaniu Roma Di Prisco. Jest to utwór z soundtracku do Need for Speed'a trójki, tego starego. I Rom Di Prisco robi bardzo, bardzo, bardzo fajne, lekkie drum and bassy i jest chyba w zasadzie jedynym... Romolo Di Prisco, przepraszam, jest w zasadzie chyba jedynym autorem, którego znam, który operuje w takiej akurat stylistyce muzycznej. Jest to bardzo szkoda, bo bardzo lubię jego rzeczy. Ostatnim razem bodajże robił jeden z dodatkowych kawałków do soundtracka do Need for Speed Undercover. Ale no cóż, więcej go nie widujemy w dzisiejszych czasach, co jest smutne bardzo, bo mam nadzieję, że nie zaprzestał tworzenia muzyki. Jego styl naprawdę, naprawdę mi wchodzi.
Co tam jeszcze ciekawego? Ogólnie Need for Speed miał... trójka w sensie. Need for Speed trójka miał bardzo fajny system muzyki dynamicznej, która reagowała na to, jak sobie radziłeś na trasie. Jeśli byłeś pierwszy, to grała intensywniej. Jeśli byłeś poza pierwszą trójką, to grała wolniej. Spokojniej. Jeśli byłeś na samym końcu, to grała gwałtowniej, tak bardziej mrocznie. Reagowała też bardziej wprost na to, co się działo przy zderzeniach na przykład. Robiła taki reset jak gdyby muzyki. A jeśli stanąłeś, to oczywiście muzyka się wytłumiała i zostawała z tyłu bardzo. Także jest to coś też, czego nie obserwuję ostatnio za często i jest to zasmucające dla mnie jako człowieka, który teoretycznie teraz jest projektantem gier. Taki zły kurwa projektant gier. No ale dobra, niech będzie, bo przypadkiem mój szef zobaczy i przestanę być projektantem gier. No, także... O, widzicie, tutaj na tym akurat kawałku fajnie widać, jak utwór reaguje na intensywność kawałka. Im intensywniejszy jest kawałek, tym bardziej się kolory zmieniają, tym bardziej jadę pod górę. I no, ogólnie intensywniejszy jest wizualnie. Co tam jeszcze ciekawego mogę wam powiedzieć akurat o tym kawałku? W Need for Speed trójce był jeden taki specyficzny kawałek na menu, tylko oczywiście nie mogłem go znaleźć na czas. Jest bardzo legendarny, jest wręcz, powiedziałbym. Na pewno Karol... Kamil, co ja gadam? Jezu, sorry Kamil! Na pewno Kamil Iwanowicz pamięta, o który kawałek chodzi, bo też jest... też go lubi. Pozdrawiam swoją drogą, jeśli przypadkiem ogląda. Znaczy, nawet jeśli nie ogląda, to pozdrawiam, nie? Kamil jest właśnie jednym z reżyserów filmu dokumentalnego Thank You for Playing, na którego premierę będę jechał za 2 tygodnie. Znaczy, no, już w sumie niecałe 2 tygodnie. Także... tak się jakoś zeszliśmy zabawnie wszyscy. Z większością swoich znajomych robiliśmy kiedyś zina internetowego SSMG i tak się zapoznaliśmy, między innymi właśnie Paweł Kuryło, między innymi Kamil Iwanowicz, między innymi mój obecny szef, którego nie wymienię z imienia, bo mam wrażenie, że nie jest typem człowieka, który docenia takie wspomnienia. Jeśli się mylę, to mnie popraw. No i ogólnie w takie specyficzne kierunki poszliśmy. W większości dzięki pracy Wacława Beka, którego chciałbym serdecznie pozdrowić, ale niestety jest to już niemożliwe, bo odszedł od nas. No cóż, no nie będę wchodził może w szczegóły za bardzo. W każdym razie Wacław Bek już nie jest wśród nas i jest to przykre bardzo. No nic, no i się wziąłem i się zasmutałem, a miał być wesoły filmik o grach i o grze i o muzyce. No ale dobra, przejdziemy na przykład, kurde, nie wiem, nie będzie. Puścimy coś od Pawła Wirusa Kuryło, kawałek pod tytułem Atomistyka, oddzielone kropkami na Atomistyka. Co było chyba nawet moją sugestią, jeśli dobrze pamiętam. Kurde, Wirus, popraw mnie, jeśli zapamiętam. W każdym razie Wirus zrobił ten kawałek na swoim Korgu Tritonie. Chyba w sumie nie w całości na Korgu Tritonie. Nie pamiętam. Robił go na pewno na Korgu Tritonie z użyciem Renoisa jako sekwencera. Ale czy to był jedyny zestaw jego brzmieni w tym kawałku? Jezu, nie pamiętam. Popraw mnie, Wirus, bo ty na pewno, z oczywistych powodów na pewno pamiętasz, nie? Także ten kawałek był zrobiony przez Wirusa w całości na jego Korgu Tritonie. Bardzo fajnych klawiszach, które chciałbym mimo wszystko mieć, mimo że nie umiem ściszę, rzecz biorąc, grać na klawiszach. Mimo że mam własne klawisze MIDI, no to inna sprawa. Także też kawałek z dawnych lat, z lat, kiedy
wirus troszkę więcej miał okazję się pokazywać ze swoim korgiem. Atomistyka chyba bodajże była zrobiona... Nie, skłamałbym was, to był inny kawałek. Wirus akurat wcześniej występował w jednym lokalu w mieście, w którym mieszka. I wziął ze sobą właśnie tylko korga Tritona i, że tak powiem, live-aktował na nim srogo. Co się ludziom bardzo podobało i nie dziwię się, bo wirus umie grać. No i cóż, no... Takie rzeczy ciekawe. Ogólnie Renoise jest trackerem, tylko że nowszej generacji. Do trackerów dojdę za moment, tylko przejdę do troszkę innej muzyki. Wirusowi zawsze zazdrościłem umiejętności robienia leadów, jest prawda. Sarkastyczny żarcik między nami, że ja po prostu kurwa nie umiem pisać leadów i koniec. Staram się, ale ja zawsze albo zbyt biedne je robię, albo za mocno je przeginam. Także pozdrowienia właśnie dla wirusa i społeczności Modus.pl, dla Icemana, który być może to ogląda, choć wątpię szczerze powiedziawszy, bo on raczej fanem moich let's playów nie jest. Więcej z moich AMV oglądał niż let's playów. No, Także takie trensy, nie jest to ściśle rzecz biorąc gatunek, w którym wirus najwięcej rzeczy tworzył, ale wirus akurat... O wirusie mam wrażenie, że on też przy... Też przypisywał się do tendencji takiej, że dobry muzyk powinien być w stanie robić muzykę w każdym gatunku. On się najlepiej trzyma w rzeczach typu lata 80, takie klimaty. Także też podrzucę linka do jego rzeczy, jakbyście chcieli pobadać. Dobra. No ale to tyle z wirusa, przykro mi. Taki krótki kawałek, co byśmy tu jeszcze mogli wziąć? Na przykład, no weźmy sobie Cigarette Smoke. Ciekawe, kto z was pozna ten utwór? Bo jest to utwór, który ściśle rzecz biorąc jest na bazie innego znanego utworu. Z utworu znanego przede wszystkim osobom, które się interesują polską kinematografią. Ale za moment się przekonacie. Tak jest państwo, drodzy. Temat muzyczny z wstępu do Wabank filmu w wykonaniu Dreamera z użyciem trackera, czterokanałowego sekwencera muzycznego na starej dobrej Amidze. Prawda. Jeszcze ośmiobitowa jakość dźwięków i tak dalej. Ogólnie Amiga to jest wiadomo, legendarny komputer, który miał szczęście być grubo przed swoim czasem, ale nieszczęście posiadać bardzo głupich właścicieli, którzy nie potrafili wykorzystać potencjału tej platformy. No i te... skoro oglądają to ludzie, którzy pamiętają Amigę i znają się mniej więcej na nim, to prawda. Wypada wspomnieć, że Amigę zarażnęło piractwo, wink wink, nacz nacz, nie? Ale ogólnie tak, Amiga może nie tyle, może nie stworzyła demo sceny per se, ale to na Amidze ona najbardziej aktywna była. Najbardziej aktywna. Aktywna to w sumie złe słowo, najbardziej produktywna powiedziałbym. Bo to był już czas, kiedy demo scena wydzieliła się z crack sceny i no demo scena robiła po prostu swoje rzeczy, swoje interaktywne animacje. I dociskali po prostu możliwości Amigi do samego końca, robili cuda na kiju, prawda, których twórcy, prawda, zarówno oprogramowania oryginalnego na Amigę, jak i sami twórcy platformy i w zasadzie w ogóle twórcy gier, wszyscy byli pod wrażeniem. Jest na przykład takie demo na Amigę 500, czyli na najstarszą z nich wszystkich, pod tytułem Arte, to jest grupy Sanity. I no, w dużym skrócie majty spadały, prawda, ówcześnie, kiedy wyszło. Od tego czasu kolejne ograniczenia tej platformy były łamane. Teraz troszkę bardziej, z braku lepszego określenia, postmodernistycznie się pracuje na tej platformie.
robi się demka bardziej w stylu... No tak to jest, jak się tłumaczy ludziom, którym kurde ciężko jest wytłumaczyć. Bo nie siedzą w tych klimatach. Ale ogólnie w dużym skrócie tak. Amiga pozwoliła amatorom kompletnym tworzyć muzykę bez wiedzy muzycznej, po pierwsze, bez instrumentarium, czyli kompletnym amatorom udostępniła narzędzia, które pozwoliły na tworzenie muzyki dość wysokiej jakości. I to mi zawsze odpowiadało w prawda, demoscenie. Wiadomo, no, prawo Sturgeona obowiązuje, więc 90% wszystkiego było do dupy, ale no po prostu twórczość demosceny wyszła później dużo szerzej, na przykład no zademonstruję to w sumie. Jest tutaj pewien utwór, który no na pewno znacie, jeśli interesujecie się grami pecetowymi. Prawda, w jakimkolwiek zakresie. Jest to utwór, który został właśnie skomponowany przez demoscenowego artystę pod pseudonimem Skaven. I jest to utwór pod tytułem Razorback i został on użyty w soundtracku do Unreal Tournament 1. I jest to utwór, do którego mam wielki sentyment, ponieważ po pierwsze jest to trackerowy utwór. No i po pierwsze jest to trackerowy utwór, a po drugie jest to trackerowy utwór z starych rodzajów trackerów, które jeszcze nie były rozwinięte i ograniczały się tylko do sampli. Utwór, który chyba ma najlepszą elektryczną gitarkę z wszystkich utworów, które słyszałem, prawda, na trackerach starego rodzaju. I dlatego do tej pory mam wielki sentyment zarówno do gry Unreal Tournament, bo tam wszystkie utwory w tej grze, znaczy Unreal i Unreal Tournament, czyli Unreal 1, no. Utwory te były robione z użyciem trackerów, a ja mam wielki sentyment właśnie do tego narzędzia, ponieważ... Jakby to powiedzieć? Tracker to jest coś jak ołówek i kartka dla muzyka. Jest zajebisty do robienia szybkich szkiców, a jeśli masz wystarczająco dużo zdolności z nim, no to nawet z tak, jak to się mówi, biednymi narzędziami, jesteś w stanie zrobić naprawdę wspaniałe rzeczy. No i soundtrack do Unrealów, jedynki i Unreal Tournament, soundtrack do Deus Exa, soundtrack do Just Jack Rabbit, jedynki i dwójki, to są wszystko trackery. I swoją drogą robiło większość z tego studio Straylight Productions, gdzie właśnie siedziało większość demoscenowych amerykańskich muzyków, czyli między innymi właśnie... Boże... pseudonim pamiętam, Siren. Alexander Brandon, o. Alexander Brandon pod pseudonimem Siren. Necros, czyli Andrew Sega. Michel van der Bos, jeśli dobrze przeczytałem, bo najprawdopodobniej nie. Oraz współpracowali z nimi różni inni muzycy od czasu do czasu. Między innymi właśnie Skaven do soundtracka, do Unreal Tournamenta, ten jeden utwór popełnił. Bodajże jeszcze Basehead może coś robił, ale nie. Kurde, nie pamiętam. Możliwe, że robił Basehead coś do tego kawałka. W każdym razie ten kawałek grał oczywiście w najbardziej legendarnych mapach. Legendarnych wizualnie, czyli... no kurde, ten szczyt góry z Monasterium, on właśnie. Monastery, Gothic i w Liandricore, jeśli mnie pamięć nie myli. Także ten kawałek obsługiwał najbardziej znane z map, prawda... turniejowych, chociaż Deck 16 był... Kto robił to Deck 16? Też chyba właśnie... Siren? Musiałbym zajrzeć, nie pamiętam. W każdym razie muzyka właśnie do Unreal Tournamenta 1 grała na trackerach, co było wtedy jeszcze rozwiązaniem bardziej ekonomicznym niż wydajnościowym, ponieważ no najzwyczajniej w świecie kawałki trackerowe ważyły mniej niż streamy. Unreal Tournament czy Deus Ex to chyba była w zasadzie ostatnia gra, która wykorzystywała trackery do muzyki, taka poważniejsza, mainstreamowa AAA gra, nie? Która wykorzystywała właśnie trackery do muzyki. Później wszyscy poszli już w streamy, bo przestało być opłacalne używać trackerów do odtwarzania muzyki, bo to niestety zżerało troszkę procesora.
A w tym momencie układy, nie tyle układy, biblioteki dekodowania streamów są na tyle wydajne, że no nie robi to już większej różnicy w tym momencie. Większość korzysta z Ogg Vorbis, wcześniej z MP3-ek trochę, ale do MP3-ek trzeba było mieć licencję, co było bidne i tak dalej. No, także świat muzyki w grach się solidnie zmieniał przez ostatnie lata. I niestety trackery były dla mnie o tyle fajne, że pozwalały względnie łatwo robić system dynamicznej muzyki, a co dzisiaj ze streamami jest dość trudne. Weźmy na przykład... grę Monkey Island 2 LeChuck's Revenge, która niedawno wyszła w edycji specjalnej, gdzie wykorzystywano system dynamicznej muzyki iMuse. On wprawdzie bazował na midach, ale no ideologicznie to jest mniej więcej to samo, powiedzmy, no nie wchodząc w szczegóły. Dobra, no ludzie, którzy znają się na trackerach, w tym momencie kręcą strasznie nosem, ja jestem tego świadomy, bo to jest po pierwsze straszna zbrodnia porównywać mody do midów, a po drugie wiadomo, no w każdym razie w tym remake'u muzyka ważyła bardzo dużo, ponieważ każdy drobny niuans muzyki dynamicznej trzeba było odegrać jako osobny stream i było to po pierwsze bardzo trudne, a po drugie mało wydajne. W związku z tym niestety postęp spowodował, że muzyka dynamiczna stała się trudniejsza. Ku memu wielkiemu żalowi. No ale dobra, co my byśmy mogli tutaj jeszcze zagrać? No w sumie... Niewiele już kawałków zostało, popieszczę sobie trochę swoją własną pałkę. Pozwolicie. Jest to utwór, który napisałem. Nie chcę mówić napisałem, bo to jest ciszę rzecz biorąc cover utworu Extenda pod tytułem Far Away, który skoverowałem dla Music Diska na demoscenę pod tytułem właśnie Recover, którego organizacją zajmował się Aceman, programował Pienia i robiliśmy muzykę tak, Aceman, Cactus, Carmazine, Boże, no i ja, w sumie. Kurde, muszę dobrze sobie przypomnieć, kto z nas robił tą muzykę. Aceman, Carmazine, Cactus, Virus... Jezu, Shiz, przepraszam cię serdecznie, Shiz, że nie przypomniałem sobie za pierwszym podejściem, jeśli to oglądasz. Absolutnie, naprawdę przepraszam. No, programował Pienia, grafikę robił Bitter i... Jezu, jeszcze jedna osoba, zapomniałem. Nie, Bitter? Boże, zapomniałem, kto robił grafikę. Jeśli ogląda to osoba, która robiła grafikę do Recovera, to serdecznie przepraszam. Nie pamiętam, to już kurde było ile? Jezus, 10 lat temu. No, w każdym razie... Kawałek ten zrobiłem jako cover właśnie amigowego, trackerowego kawałka, który był... On już chyba był wielotrackowy, czyli albo 8, albo 12 tracków wykorzystywał, co było właśnie efektem postępu i kawałem srogiego kodu ze strony Extenda, który napisał własne narzędzie do łączenia trzech zwykłych trackerowych kawałków w jeden multitrackowy. I wymagało to oczywiście specjalnego odtwarzacza do puszczenia, no ale no, wiecie. Z Amigą nie ma miętko, nie? No i wypuściliśmy właśnie ten recover na Mosenio, zalinkuję go tutaj, chociaż prawdopodobnie, jeśli dobrze pamiętam, link do samego music diska już nie działa, co jest w sumie trochę smutne. Popełniłem dwa utwory do tego music diska, ten i cover taki chiptunowaty Tilov jest super, którym pozdrawiam serdecznie właśnie Carmazina Mikołaja Śniocha, Boże, przepraszam. Z imionami naprawdę mam straszne problemy. Bardzo mi przykro, Mikołaj, że ci przekręciłem imię. Może będę się trzymał pseudonimów, dobra? No, który właśnie Mikołaj powiedział, że... Wersja Muniek Staszczyk stracił uzębienie. Bo starałem się zrobić wokal, prawda, w wersji 8-bitowej, co polegało na tym, że wyciąłem fragmenty fali dźwiękowej z
piosenki Jerzego Sztura śpiewać każdy może i używałem ich po prostu jako instrumentu, który no, miał symulować wokal. Miał to brzmieć bardzo miał to brzmieć chiptunowato, wyszło jak wyszło i ogólnie jest to mój najlepszy kawałek, jaki kiedykolwiek popełniłem według wyników na portalu modules.pl. No ale cóż, tak to bywa. No i okej, to popieściłem swoją pałkę. Co my tu jeszcze mieliśmy? Atomistyka była, Razorback był. Zostało Metropolis. Dobra, niech będzie Metropolis. To jest utwór Piotra Pacyny, znanego jako Jazz Cat. Też sławny dość uczestnik demosceny, który w muzyce siedział. Był członkiem sławnej grupy Pink Saint Loop. Chyba źle to czytam, sorry Piotrze. I ogólnie, no oni się specjalizowali właśnie w muzyce amigowej i... Jazz Cat jest chyba w sumie... Jezu, on jest chyba najdłużej siedzącym muzykiem demoscenowym, aktywnym nadal na demoscenie, jakiego znam. W Polsce przynajmniej, bo no, na zachodzie to różnie bywa. Na zachodzie to albo Mark Knight, albo Kebby chyba utrzymuje ten honor w chwili obecnej, nie jestem pewien. W każdym razie, Jazz Cat zrobił ten utwór do dema amigowego pod tytułem Metropolis grupy Ghost Town, tak? Ghost Town i RNO? Czy to jeszcze było... Jezu, nie pamiętam. sorry, Jazz Cat. W każdym razie bardzo lubię tą nutę. Kurde, dlaczego lubię tą nutę? No po prostu mi się podoba. Lubię tą nutę, ponieważ bardzo silne leady. Jazz Cat jest znany bardzo ze swoich leadów i zajebiście mu zazdroszczę tej zdolności, ponieważ jego melodie prowadzące zawsze wchodzą. Nie znam ani jednego jego utworu, w których leady byłyby słabe. Naprawdę, autentycznie. I po prostu zazdroszczę mu tej zdolności jako muzyk, jako... Prawda? Były kolega z demosceny, no ale wiadomo, zazdrość w tej branży to jest standard. I no, ogólnie demoscena to bardzo konkurencyjne środowisko było. Znaczy było, jest nadal, tylko że no teraz ta konkurencja jest bardziej taka luzacka, nie? Kiedyś to było strasznie na poważnie traktowane. Prawda, były... Hejtowało się określonych ludzi, hejtowało się określone grupy. Między innymi właśnie Dreamer miał straszną straszną wojnę z Extendem, którego kawałek coverowałem wcześniej. Bo ogólnie, który był lepszy, nie? Na moje Extend miał lepsze rzeczy kompozycyjnie, a Dreamer miał lepsze rzeczy brzmieniowo, no ale no... To już są stare dzieje i szczerze powiedziawszy nie chcę za bardzo rozgrzebywać tej wojny. Zwłaszcza gdyby przypadkiem któryś z nich to obejrzał, bo znając moje życie, Jazz Cat, jak Jazz Catowi powiem, że pozdrawiałem go tutaj, to nagle poleci to dalej. A z drugiej strony jest też całkiem spora szansa, że tego nie zobaczy. Kumę mu wielkiemu żalowi, no bo wiadomo, oglądanie let's playów to... To nie jest zajęcie poważnego człowieka. A tym bardziej ich robienie, no ale... No ale dobra. Jazz Cat zrobił ten kawałek na dla amigowego demka. Ach, uwielbiam ten fragment. Uwielbiam ten fragment, bo bardzo gładkie przejście w 8-bitowy styl, prawda? Co oczywiście też w demku było pokazane. W tamtym momencie przeszło w styl na Commodore 64. No i ogólnie... Co ja wam jeszcze mogę mądrego powiedzieć? Jazz Cata oczywiście też wam zalinkuję. On odnalazł się w muzyce bardziej... pod gry, pod produkty, pod reklamę i tak dalej, także gdybyście byli zainteresowani zatrudnieniem muzyka pod wasz produkt multimedialny, no to ściśle rzecz biorąc zaczynajcie od wirusa, nie?
Ale Jaskat też jest solidnym muzykiem. Przy czym on najprawdopodobniej na brak zleceń nie może narzekać, bo rzeczywiście jest utalentowanym i dość popularnym muzykiem. I który jest nadal aktywny właśnie na demoscenie, co jest rzadkością wśród długoletnich członków demosceny. I ogólnie jest też całkiem rozsądnym punktem kontaktowym dla demosceny, dla początkujących na demoscenie, bo no nie chcę mu to zrobić złej, nie chcę mu to zrobić, prawda, natłoku ludzi nagłego, bo wiadomo, on też ma swoje życie, swoje zajęcie i tak dalej, ale Jaskat po pierwsze zajebistą wiedzę ma o demoscenie z dawnych lat i bardzo szanuję tą wiedzę, bo on naprawdę tak obskur rzeczy wie, że no to się w pale nie mieści, a druga rzecz jest taka, że dobrze funkcjonuje jako nieoficjalny punkt startowy dla początkujących na demoscenie, gdybyście na przykład zajmowali się muzyką i wypuszczali swoje pierwsze rzeczy, to można trafić dużo gorzej niż Jaskat z ocenianiem waszych rzeczy, nie? Bo on już w tym siedział od bardzo długo i on wie mniej więcej, do czego są zdolni początkujący, wie, jak mniej więcej wygląda rozwój poszczególnych muzyków, także jest osobą, której nie bałbym się pytać w razie czego. No ale dobra, jak już mu nawrzucałem tutaj, no to jedziemy dalej. In case of trouble. Skoro mówię o muzyce trochę więcej, to pomówię trochę o... Pisałem w sumie na ten temat post na blogu jakiś czas temu. Pomówmy troszkę o efekcie Tristram, że tak powiem, jak go nazwę. Efekt Tristram to jest... Wiecie, jak są gry, które mają hubową konstrukcję, jak właśnie Diablo 1, jak Bastion, jak no wszelkie inne gry, które wymagają od ciebie, żeby wracać do tej samej lokalizacji non-stop, to no ważne jest, żeby muzyka nie była... W największym możliwym skrócie ważne jest, żeby muzyka nigdy się nie nudziła. I temat z Tristram to idealnie ilustruje moim zdaniem, jak również ten kawałek, czyli In Case of Trouble Darena Korba. Idea jest taka, żeby utwór nigdy nie był na pierwszym planie muzycznie, ale zarazem był na tyle dynamiczny, żeby przez cały okres swojego trwania był ciekawy. I moim zdaniem ten temat spełnia tą funkcję bardzo dobrze, bardzo lubię ten kawałek. Jest prosty, ale zarazem muzycznie bardzo interesujący. Ogólnie, jeśli nie graliście w Bastion, to polecam, bardzo dobra gra. Tak jak się mówi o grach indie, że są przeważnie straszne bieda, strasznie artystyczne, chujowe gry, tak Bastion naprawdę się nadawał. Szczerze biorąc, na dzisiejsze pojęcie indie, no to ciężko nawet nazwać tą grę indie jako indie, ponieważ wydało go Warner Brothers Interactive. Ale no, gra jest w całości stworzona i opracowana przez studio Supergiant Games. I no, jak ta produkcja debiutowa, to była naprawdę, naprawdę świetna gra. Także polecam ją. I muzycznie też mi bardzo odpowiada. Darren Korb naprawdę odwalił kawał solidnej roboty. Tak z utworami, które grają w tle, jak i z wokalnymi utworami, w których prawda częściowo śpiewał sam, a częściowo z jedną panią, którego imienia niestety zapomniałem, za co serdecznie przepraszam. Nie mam raczej złudzeń, że Darren Korb to będzie oglądał, ale ale pozdrawiam. I ogólnie tak, efekt Tristram jest bardzo ważnym efektem dla projektantów gier, zwłaszcza jeśli gra wykorzystuje hubową konstrukcję lub cały czas spędza się w jednym określonym ekranie, jak powiedzmy w symulatorach ekonomicznych albo w różnych tego typu podobnych grach. Ważne jest, żeby utwór nie przechodził na pierwszy plan, ale zarazem przez cały czas swojego trwania był ciekawy. No w swoim blogu oczywiście opisałem to trochę dokładniej i podałem więcej przykładów, ale nie pamiętam ich w dużym skrócie. Także gdybyście chcieli, to możecie sobie zajrzeć na mojego śmiesznego blogaska, którego nie updateowałem od wieków.
No i cóż, i na zakończenie pójdziemy sobie w troszkę inny typ kawałka z soundtracka do starego JRPG-a pod tytułem Chrono Cross. Jest to kontynuacja Chrono Trigger i muzykę stworzył Yasunori Mitsuda. Japończyk, który z jakiegoś powodu zajebiście się czuje w stylistyce, powiedzmy, intensywnie miesza styl irlandzki z braku lepszego określenia japońskim stylem kompozycji. To jest ciężkie do wytłumaczenia trochę osobom, które nie bardzo siedzą w muzyce, ale tak, instrumentarium wykorzystywane jest ściśle z irlandzkich klimatów, a konstrukcja kompozycyjna wykorzystuje troszkę bardziej japońskie motywy, na przykład styl prowadzenia melodii z braku lepszego określenia, styl przejść no powiedziałbym mostków, ale to już troszkę przesada, szczerze powiedziawszy, bo mostki akurat nie wyróżniają się aż tak mocno. To jest w sumie całkiem zaskakujące, jak bardzo kompatybilna jest muzyka typowo japońska z irlandzką. No ale muzyką, prawda, się interesuje nie od dziś. Także ja zawsze wychodziłem z założenia, że muzyka jest w zasadzie chyba najlepsza ze sztuk. Dlaczego? Ponieważ muzyka jako jedyna nie wymaga tła kulturalnego, nie wymaga zrozumienia języka, nie wymaga, że tak powiem, całego kontekstu, nie? Muzyka to jest po prostu coś, co gra i bezpośrednio, jak to ładnie określił, prawda, bohater z filmu Stalker ruskiego, prawda, autorstwa Tarkowskiego. Muzyka bezpośrednio trąca struny duszy i oddziaływuje tak samo na każdego odbiorcę, nieważne jakiej jest rasy, z jakich rejonów tej planety pochodzi, prawda, w jakim państwie dorastał i tak dalej. Także muzyka jest na wiele sposobów wyjątkowa jako sztuka dla mnie i moim zdaniem jest najwyższą z form sztuk. Tylko no niestety z muzyką jest tak, że trzeba poświęcić jej czas, żeby jej posłuchać. Czemu oczywiście przeczy fakt, że w tym momencie gadam nad całą tą muzyką, no ale no cóż. Tak to bywa. W każdym razie Yasunori Mitsuda, którego niestety ostatnio nie widuję w muzyce, co jest bardzo przykre, bo bardzo, bardzo lubię jego twórczość. Cóż. Szacunek dla tego pana. No i cóż, taka prezentacja Audiosurfa 2. Myślę, że jest lepszy niż Audiosurf 1. Jest lepszy pod tym względem, że zamiast karania za branie dodatkowych bloków, to bloki są usuwane z listy, usuwane z ramki, co oferuje troszkę dodatkowej taktyki. Ja oczywiście grałem na prosto i nie przejmowałem się za mocno zbieraniem całych pełnych pól, ale porządni gracze, że tak powiem, starają się wypełnić wszystkie pola do końca, zanim przejmą je do końca. Także ta gra jest troszkę lepiej opracowana taktycznie i no ładniejsza jest, ale wiadomo, no grafika to jest najważniejsze. No i wiadomo, ona jest też spięta ze Steamem, zamiast wykorzystywać portal własny twórców, co przeszkadzało trochę. Także lepiej się mimo wszystko gra w Audiosurf 2, przynajmniej dla mnie. No i cóż, dzięki, że słuchaliście tego, jak gadam nad kawałkami przez jakieś 50 minut na oko. No i cóż, pozdrawiam was, trzymajcie się.